Nagrywam z Kucotem. Wreszcie udało mi się Kucota związać. Może to nie wygląda za dobrze, ale to jest na szybko Kucot. Nie mam przejściówki do mojego statywu i nie mogę. Musi być kadr taki i ten Kucot samuraja będzie uciekał z kadru, podejrzewam. I dzisiaj kolejny taki odcinek z cyklu. Bo w ogóle zauważyłem bardzo dużo ostatnio. Nie wiem, czy to clickbaity, wyszedłem z nerwicy, jak wyjść z nerwicy. I co ja na przykład zauważyłem, nie chcę tak mówić, że może wszyscy, ale bardzo często to ci ludzie, którzy tak mówią, że wyszli z czegoś, bardzo często nie mieli z czego wyjść. I nie mnie to oceniać, nie będę się tu, to jest taka moja wewnętrzna ocena, nie będę się rozwodził na ten temat, ale naprawdę i dużo takich i potem ktoś siedzi i się zastanawia, co ja źle robię, że ja nie wyszedłem, czy coś. A przypadek przypadkowi nierówny i bardzo często przyczyny są tak różne, o których ci ludzie nie wspomną na tych filmach. Na przykład, nie wiem, ktoś opowiada, że popadł w takie coś, a okazało się, że po rozstaniu z dziewczyną walił gaz przez pół roku i nie jadł, prawie i nie spał. No i przestał to robić, zaczął jeść i nagrywa cały odcinek, że wyszedł z nerwicy, bo wyszedł z nerwicy. I to takie, dlatego mówię, no nie ma się co odnosić. Ja dzisiaj to powiem wam, dlaczego ja nienawidzę lata i dla mnie lato jest miesiącem, no nie wiem, czy nazwać depresji, ale jak budzę się rano, to tak mam. I jest to w pełni uzasadnione. Jak ludzie piszą, że jesień jest depresyjna, tak dla mnie lato jest. Lato ze względu na moje somaty, na moje krążenie i na całą resztę po prostu jest miesiącem strasznym dla mnie. Ja wtedy prawie nie wychodzę z chaty. Jak jest teraz było 30 stopni, to prawie, no nie wychodziłem w zasadzie i przez to, że cały dzień nie wychodzę, to autentycznie na wieczór to mam taką, nie wiem czy to depresja, ale mam tak wszystkiego dosyć, że po prostu szok. Cały dzień siedzisz tylko jeszcze tu centrum, słucham szumu tylko samochodów i tyle. Robię tą robotę, którą mam zrobić na rolkach, na, wiecie, na relacjach, montuję sobie te filmiki. W międzyczasie no dobrze, że zawsze mam co robić, bo jest co w domu robić i tak dalej, ale chodzi o to, że na przykład tak jak majówka, to ludzie gdzieś idą, jadą nad wodę swobodnie. Ja nad wodą byłem parę dni temu, pojechaliśmy właśnie i byłem tam 10 minut. A co najlepsze, najciekawsze, było 20 stopni około, chyba, jakoś 20 parę, a słońce tak napierniczało, że dojechaliśmy nad tą wodę i cały czas tak. Normalnie ja nie wiem, czy mi się to porobiło, tak ludzie twierdzą dookoła mnie, że właśnie przez tą nerwicę, że to nie jest kwestia słońca, ale ja nie pamiętam takiego słońca. Nie wiem, ja nie pamiętam wcześniej, że to jak na równiku, żeby to tak napierniczało przy 20 stopniach nawet, że tak, cały czas zmrużony i czułem się jak taki krab, co spiernicza do cienia po plaży i od razu mi się słabo robi. Ja mam tak, że jak czuję ten gorąc i takie to od razu tak autentycznie na zemdlenie. I już o panika, już od razu wziąłem wszystko, psa w stronę auta, auto też już nagrzane. No tragedia, no dla mnie to jest straszna pora roku i jeszcze te motory. I cały czas koło okna. I w kółko. No ja wiem, że ludzie się cieszą, no niech korzystają z życia, ale a ja w tym czasie w pokoju pokręcony gorąco. Klimatyzację mam w tym roku. No to pozytywna informacja. Zaraz wam pokażę tą klimę w ogóle. Taki tour. Jaki jest motyw z nią. To zaraz wam pokażę, żebym nie zapomniał. No to ratuje trochę. Tylko, że no to już taka poważna, bo ja dałem za nią no, poważna. Chodzi o to, że nie mogę sobie wywiercić tu dziur i taka z tą rurą przez okno. Najśmieszniejsze było to, z tym, bo to jest, ja wam zaraz pokażę, jest klima, jest ta rura, no bo musi to ciepłe powietrze wyprowadzać na zewnątrz. I kiedyś koleżanka wysyłała mi od siebie z chaty i ona miała po prostu okno otwarte i tą rurę wyrzuconą tak.
Ja tak kminię, mówię, ale jak? Mówię, dobrze, że to ciepłe powietrze i wpada cały czas, bo nie ma izolacji. I nawet jak się interesowałem i patrzyłem na stronie tą klimatyzację, WarmTech, to dzwonię i do tego chłopa i mówię, wie pan co, jak to w końcu jest, bo jak, no przecież tą rurę jak tego, to będzie wpadać. A on wtedy mówi, nie no panie, no przecież jest specjalnie uszczelniający taki skafander, się na okno zakłada, na ramę, który zaraz wam też pokażę i dopiero wtedy i uszczelniający rurę się wyrzuca. No tylko wiadomo, że to prądu ciągnie, ale szczerze wam powiem, jak ją się włączy na 10 minut, ona jest w stanie schodzić 40 metrów. Jadę 2500 około za nią, to już taka wiecie, do sklepu nawet by się nadało i tak dalej, no to ona naprawdę z 15 minut i masz tak schłodzone, no i przede wszystkim to powietrze ciepłe masz wyrzucone. Bo tutaj teraz i tak jeszcze nie jest tak źle, bo jak będzie tak po 30 coś stopni, jak na przykład rok temu, no to piekarnik po prostu. I nigdzie nie jest lepiej. Nie wiadomo, czy na zewnątrz, na wieczór to oddaje to ciepło, te chodniki, elewacje. Dobra, zaraz wam pokażę klima, bo teraz wam pokażę. Tak, tu mamy tą klimę. Proszę bardzo, no nie będę jej włączał na razie. I tam jest ta rura. Proszę ja was. I najgorzej pierniczyła to jest z montażem o tego. O tego. I tu jest taki suwak. I tu się wsadza właśnie tą rurę. I wiecie, da pilocik. Ale też nie można za dużo, bo powiem wam, że naprawdę w takiej klimie to też nie jest za fajnie. Ja na przykład nie lubię Powiem wam, że mi się wydaje, że niestety takie czasy nadeszły, że nieubłagane będą klimatyzacje. To nie jest mój wymysł. Naprawdę, to już są takie te lata i ktoś powie, że zawsze było 30 stopni. Według mnie tak, ale nie było tych mas ciepłego powietrza takiego. Według mnie nie było takich afrykańskich frontów. Teraz to te masy ciepłego powietrza są masakryczne i to słońce tak jak na równiku jest. Więc dla mnie to coś nie halo. No i dlatego ta klima. I druga sprawa z tą nerwicą właśnie w lato. To jest dlatego, że jak ja mam te somaty, tak mi się nasilają ta somatyzacja w lato, że ja nienawidzę lata. Powiem wam szczerze, jeszcze wiosna to jest okej. Jakby tak było 15-16 stopni, ale weźcie mi powiedzcie, co jest fajnego? Dlaczego ludzie, którzy nawet nie pójdą nad wodę, spuszczają się i są w niebo wzięci, jak jest 30 coś stopni? Już to jest nic fajnego w tym, że jest tak gorąco, że normalnie jakbyś miał, nie wiem, udaru dostać i w ogóle nie wiadomo czego i nie da się wytrzymać. I komary jeszcze i cała reszta. Co jest w tym fajnego? Fajne to jest, tak jak teraz te wieczory, co są, na przykład to grilla można by sobie zrobić, jak jest tak 17 stopni, 20, no to super. Złego słowa bym nie powiedział na lato, jakby tak było. Ale no, ja nie lubię skrajności, naprawdę. Nie wiem, czy jestem przewrażliwiony, ja po prostu nie lubię skrajności. A w Polsce jest ich bardzo dużo, pod każdym względem. Majówka, no majówka to już w ogóle nie wspomnę, jak tu wczoraj się gościówka jakaś nafukała, wypiła i w ogóle i darła japę. Cały czas była z dwoma chłopami, aż w końcu jakaś kobita po policję zadzwoniła, bo ona cały czas do nich wiła się po chodniku, po podłodze. Takich przykładów patolki, jak co roku jest w majówkę, to ja bym nie zliczył. To jest jakiś dokument powinni nagrać. Naprawdę, jak jest reżyser, to powinien... I ten majówka, albo film. O, taki film Wegi. Film Wegi, majówka. To idealne by było. To jak drogówka, to majówka powinna być. I nagrać, jak Polacy świętują majówkę. To jest masakra jakaś. Nie wiem. Ja ubolewam nad tym, że u nas to tak nie da się normalnie, że wypiją sobie, ludzie siedzą tutaj gdzieś w Hiszpanii na tych deptakach wszędzie przed restauracjami elegancko, nie, zara, musi być agresor się załącza i w ogóle jakaś patolka. No, także to nie fajnie. Wymyśliłem, że będę też takie nagrywał. Ostatnio miałem, bo dziewczyna zostawiła mi auto i wezmę kamerę i w tej swojej nerwicy będę się przełamywał i wiecie, ja nie ukrywam tego, ja naprawdę, to nie jest tak, że ja wyjdę sobie z domu i pojadę samochodem gdzieś. Ja ubolewałem na przykład nad tym też jeszcze w kontekście nerwicy, że ja mówiłem jak to jest, że ja nawet nie mogę wyjść gdzieś swobodnie dalej i ktoś na przykład gadał ze mną 2 tygodnie i na przykład mówił, a nie możesz pojechać sobie autem 20 km nad zalew albo gdzieś tam, albo nie możesz z chłopakami pójść nad wodę? I ja mam takie, jakbym mógł,
to ja bym nie miał problemu w ogóle żadnego. No i to na tym polega. I wpadłem na pomysł, że będę może nagrywał takie vlogi, ale to by było ciekawe, że będę się przełamywał, wsiadał do auta, jechał gdzieś tu w ogóle, nawet ja wam pokażę, gdzieś tu na rondo bliższe, zawracał i tak dalej, tylko że to u mnie się nie sprawdza, bo na przykład jednego dnia się przełamę, o, pojadę tak jak do tego Dzień Dobry TVN i potem jest to samo. Obudzę się, o, zemdleję zaraz po wyjściu albo serce i powietrze mi nie leci, wszystko pozaciskane. Nie wiem jak to jest. Planuję kupić auto w ogóle. Mam na oku Audi A3 takie. No w ogóle to śmieszne to jest, bo zadzwoniłem i to jest sprowadzane z Niemiec, to Audi A3 i nie wiem dlaczego, bo zawsze oni chyba już mają dosyć tych telefonów. Tacy niemili są ci ludzie, co sprzedają te auta, oni chyba już mają dosyć i się spytałem o numer VIN, bo jest coś takiego, że, no, że można sobie sprawdzić po tym numerze VIN historię auta i tak dalej i jestem właśnie bardzo tego ciekawy. No i też szukam w Starachowicach tego auta. Dobrze, żeby było... I to wiecie, zawsze swoim to jest lepiej, no dziewczyny auto to jest takie, wiecie, no też nie zawsze ono jest, bo wiadomo, że jeździ do pracy i tak dalej. Ja nie muszę, bo jest sztywniutko i zarabiam 5 razy tyle w domu. Także fajnie, bo bym brał kamerę do auta i byście byli świadkiem, jak jadę na myjnię, jadę do Action, ale wiecie co to się wydaje, najlepsze to jest to, że to się wydaje takie śmieszne i głupie, że ktoś by powiedział, no niedowalony typ, tylko że ja, gdyby nie nerwica, to w Dubaju bym się nie zgubił i w ogóle to, co chciałem powiedzieć jest najważniejsze, że właśnie widzicie, z takimi objawami, jak ja mogłem do TVN-u pojechać, a naprawdę one są dramatyczne, bo niestety, jak się porównuje z innymi ludźmi, którzy gdzieś tam mają nerwice, to u mnie jest źle dosyć. I to jak ja pojechałem tam, to wy możecie wszystko. I to wam chciałem powiedzieć. Przypomniało mi się, że ostatnio tego nie powiedziałem, że uwierzcie mi, obejrzcie sobie ten odcinek, jak jechałem do TVN-u, linkuję go w opisie i uwierzcie mi, że wy możecie absolutnie wszystko. I sam się złapałem nieraz tak na takim myśleniu, że nie, to jest niemożliwe, nie. I najgorsze, co jest według mnie w nerwicy, to strach. To jest trochę tak, jakby no, człowiek po tym, co przechodzi, co się dzieje z jego ciałem, ciśnieniem, tymi parametrami, to takim troszkę paróweczką się robi. I taki boi się, zwyczajnie się boi tego i to jest najgorsze. I nieraz tak miałem, że nie, niemożliwe, niemożliwe. A jak zostałem gdzieś tam zmuszony, okazało się, że jest możliwe. Bardzo często się bardzo źle czujesz, źle jest, ale zrobisz, no i potem jest ta satysfakcja. Ja tak samo sobie myślałem w ten sposób, że na przykład wyobraźcie sobie, że ktoś, nie wiem, pistolet wam przykłada do głowy i albo to ten robisz, idziesz, albo... I to jest jedyna chyba, bo wtedy byś poszedł, bo wtedy byś na szali postawił, dobra, i tak nie mam wyboru, no nie? Tak samo się na przykład zastanawiałem w kontekście w ogóle, jakby człowiek sam mieszkał całkiem i nie ma ci w ogóle kto pomóc i tak dalej i masz to. I ciekawe wtedy mózg jakby wiedział, że w ogóle nie ma na kim polegać, to czy też jeszcze by bardziej się nie uruchamiał, jakiś rezerw i tak dalej i dawałby radę, bo trochę tak jest, że nerwica bardzo się rozwija wtedy, jak nie chodzi o to, że mamy wsparcie, ale jak mamy tak zwane błędne wsparcie, czyli nerwica to uwielbia takie coś, jak nagle ludzie, a to daj, to zrobię, zaniosę, zrobię za ciebie. Według mnie to jest trochę najgorsza rzecz, jaką można robić poniekąd, bo nerwicowiec się bardzo przyzwyczaja do tego. Ważne jest wsparcie, ale takie bardziej, żeby jednak pokazywać, że dasz radę, pójdziesz i żeby wychodzić z tego, a nie żeby całkowicie wyręczać i ty leżysz odłogiem w ogóle i mózg się przestawia już na takie tory, że nie dam rady i ten. I sam się nieraz złapałem, że to, co bym określił na 100%, że nie dam rady, no to, że musiałem i zrobiłem. Więc uwierzcie w siebie, ode mnie to tyle na dziś. Lato straszne, I hate, w ogóle czekam na jesień. Czy jesień nie jest cudowna, gdzie są optymalne? Dlaczego w ogóle ludzie okrzyknęli jesień depresyjne? Mi się wydaje, że taką depresyjną jesień to narzekają ludzie, którzy naprawdę nie doświadczyli chyba, jak jeszcze może być źle w życiu. Uwierzcie mi, że są takie stany, te włosy to chyba są straszne. I najlepsze, że w kamerze tego nie widać, dopiero potem jak to montuję, to... Ale nieważne. To uwierzcie mi, nie powinno się niby licytować, a ja uważam, że powinno się, bo są takie stany, gdzie jest dużo gorzej niż jesienna chandra. Uwierzcie mi, że może być tak. Daję sobie rękę uciąć, że ktoś jakby pobył w mojej skórze 2 dni,
przeprosiłby się z jesienną chandrą, ze wszystkim w ogóle, jesień byłaby nagle cudowna. Naprawdę, uważam, że nie jest źle, optymalne warunki do życia i nie ma co narzekać. Sam znam takich ludzi, którzy mają taki próg komfortu. W nerwicy to się widzi jedno, wiecie co? Próg komfortu u zdrowych ludzi. On jest tak dbany w kosmos, że to ja mam takie... Boże, z czym oni mają problem? No ale to nic. Dobra, kończę. Tyle. Dajcie follow, jeżeli możecie, sztywniutko i jedziemy z tematem. Do zobaczenia w następnych YouTube'owych odcinkach. Pozdro!